Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny mam przyjemność gościć na Państwa monitorach. Witam cieplutko wszystkich tych, którzy są zainteresowani prognozą astrologiczną na czas od 1 sierpnia. Drodzy Państwo, skrócony będzie dzisiaj o jeden dzień nasz program z tego powodu, że w poprzednim spotkaniu dokończyłem lipiec, czyli opowiedziałem o środę. W związku z tym zostaje nam 1 sierpnia jako inauguracja dzisiejszego spotkania, a skończymy tradycyjnie na wtorku w przyszłym tygodniu. Raz jeszcze miło mi witać Państwa i serdecznie zapraszam na to, co nas czeka przez najbliższy tydzień czasu. Zapraszam. Pierwszy dzień sierpnia, czwartek, 5:11, nów księżyca, w 8 stopniu lwa. Przepiękny dzień, wspaniały dzień, żeby rozpocząć i wnieść poprawki, jeśli są takowe konieczne, w nasze życie. Drodzy Państwo, cztery planety w znaku lwa. Słońce, Księżyc, Wenus, Mars, czyli Stellum. Podłącza się do tego również Juno, planetoida Juno. Niższa oktawa Wenus, która jest w koniunkcji z Marsem. W tym właśnie dniu będzie. Jowisz w Strzelcu i Chiron w Baranie. Trygon ognia będzie akcentowany. W związku z tym, no, dziękujmy tam górze za te energie, które otaczać nas będą w czwartek, 1 dnia sierpnia. Przepiękny czas, drodzy Państwo, po to, żeby przejrzeć na oczy, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, jakie są układy rodzinne, co ewentualnie trzeba poprawić, jakie korekty wnieść i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, dlaczego o tym akurat mówię? Świetny moment. 5:11 nów księżyca. 5:47 Merkury, który jeszcze jest podczas ruchu wstecznego, wszedł do raka, jest w raku, zatrzymuje się i rozpoczyna od 5:47 dokładnie ruch prosty. Czyli 46 minut od nowiu księżyca będzie stacjonarnym. Jak to rozumieć? Każda planeta, która jest stacjonarna, czyli przy tej zmianie ruchu, kierunku ruchu, jest najsilniejszą. Dlatego myślę sobie, że Merkury dał sobie, tak w cudzysłowie rzecz ujmując, dał sobie czas, żeby przyjrzeć się jeszcze temu nowiu. Przez 46 minut popatrzył, podumał, pomyślał, wyciągnął wnioski i ruszył do przodu. Po co? Po to, żeby właśnie wnieść niezbędne korekty do naszego życia. Cudowny czas. Wykorzystajmy ten czas. O godzinie 14:50. Księżyc w Trygonie z Jowiszem. Cudowna sprawa. Wiele optymizmu, radości. I drodzy Państwo, przepraszam, źle tu napisałem, 22:47 dokładnie, Księżyc spotka się z Marsem w znaku lwa. No, coś niesamowitego, jeżeli chodzi o energetykę, pozytywną energetykę nowiu księżyca. Cudowny czas. Nie będziemy zastanawiać się. Po prostu zaczniemy działać na swoją korzyść. Ponadto, szczególnie akcentuję ten nów księżyca dla Państwa, którzy urodzili się w rocznikach konia, psa i tygrysa,
No trochę bardziej ostrożni powinni być ci, którzy urodzili się w rocznikach pod panowaniem szczura. Ja jeszcze tylko przypomnę, że do 7 sierpnia jesteśmy cały miesiąc, jesteśmy jeszcze pod panowaniem kozy. Ci z Państwa, którzy urodzili się pod panowaniem kozy, szczególnie wykorzystajcie ten nów księżyca do 7 sierpnia. Później wejdziemy pod panowanie małpy. Natomiast, drodzy Państwo, świetny dzień, żeby naprawdę, naprawdę, naprawdę rozpocząć inaugurację cudownego życia. Świetny dzień. Tylko rzeczą oczywistą jest, żeby zrobić miejsce na nowe, trzeba się pożegnać ze starym. Ale w rozumieniu, żeby skończyć te tematy, które naprawdę były wielce uciążliwe dla naszego funkcjonowania. Przy okazji, niestety, ale bardzo często wpadaliśmy w dysfunkcję naszego ciała, w choroby. Raz jeszcze polecam. Pierwszy dzień czerwca, w czwartek weźmy się za siebie. Energie wszechświata naprawdę będą nam wielce sprzyjać. Tyle o czwartku. Drugi dzień sierpnia, w piątek. Jeszcze gwoli konieczności, informacje. Pierwszego po pełni księżyca w czwartek. Pusty bieg księżyca rozpocznie się 22:47 i przeniesie się na drugi dzień sierpnia w piątek do godziny 15:20. Całe przedpołudnie pusty bieg księżyca. O godzinie 15:20 księżyc już pożegna się z lwem i wejdzie do znaku panny. Drodzy Państwo, jeden jedyny aspekt trwający przez cały dzień, dość niekorzystny aspekt albo zaskakujący nas aspekt, mianowicie Wenus będzie w kwadraturze z Uranem, z tym, który jest nieprzewidywalny. Spodziewaj się niespodziewanego, to już jest tradycja, jeżeli chodzi o energię Urana. W związku z tym w kwadraturze, czyli w sprzeczności z energiami Wenus, jest wielce prawdopodobne, że niektórzy z Państwa spotkają się z czymś tak dalece zaskakującym, ale niemiłym, no, że mogą zostać porażeni, prawda? Czegoś można się dowiedzieć o najbliższych, o miłości swojej, co nas zaskoczy, wielce zaskoczy. Cały dzień pod panowaniem kozy, świni i zajączka, czyli takich jak ja, tyczyć będzie dzień wyposażony w pozytywne energie. Niekorzystny dzień dla tych z Państwa, którzy urodzili się pod panowaniem bawoła. Świetny dzień, natomiast drodzy Państwo, i Feng Shui namawia na rozpoczęcie wszelkich ważnych tematów naszego życia. Rozpoczęcie. Wizytę u lekarza, zaręczyny, pracę, leczenia, tak jak powiedziałem, wizytę u lekarza, dalekich podróży, wszelkiego rodzaju negocjacji, odwiedzin, czyli goszczenia się. Świetny dzień. Natomiast mniej korzystny dzień, albo w ogóle odradzałbym, burzenie czegokolwiek, niszczenie czegokolwiek, jak również niekorzystny dzień na sprawy związane z wokandą sądową. I raz jeszcze tylko chcę akcentować właśnie, że możemy się zderzyć w tym dniu z jakimiś informacjami,
które nas mogą no naprawdę porazić. Wenus w kwadraturze z Uranem, taka tendencja i takie energie będą dookoła nas. Tak minie piątek. Trzeciego dnia sierpnia. Księżyc w pannie. Tradycyjnie panna porządnicka. Ład, porządek, ale szukanie dziury w całym. I tak intensywne szukanie, aż w końcu coś znajdziemy. Panna w cudzysłowie uwielbia mieć kłopot. Lubi czymś się przejmować, o coś starać, dbać i usuwać wszelkiego rodzaju usterki. Taka tendencja będzie w sobotę. Drodzy Państwo, jeden aspekt paskudny, mianowicie księżyc w kwadraturze z Jowiszem. Jak to się może objawić? Tradycyjnie wielka przesada. Brak kontroli i poczujemy się, że nic nam nie może zaszkodzić, zagrozić, przekraczanie granic rozsądku. Jest to tradycja przy tych energiach, które trwać będą no tak mniej więcej między 14 a 16. Taka kumulacja będzie tych energii. W związku z tym szczególnie akcentuję to do tych z Państwa, którzy mają zamysł wyjechać gdzieś, rozpocząć podróż. Bardzo proszę zachować szczególną ostrożność. I jak już się zapali żółte, to znaczy, że nie należy wjeżdżać na to skrzyżowanie, wyhamować. Często się właśnie zdarza, że niestety, ale jeszcze zdążymy przejechać. Akcentuję. O godzinie 16 do 18. Piękny aspekt Księżyca w trygonie z Saturnem. I tu jest właśnie ta rozwaga. Tak jak 2 godziny wcześniej było brak, pojawia się od 16. Księżyc w trygonie z Saturnem nie będzie nam przeszkadzać ustawienie się i zachowanie się w zgodzie z prawem, z normami, zwyczajami, tradycją. Jak jest żółte, staje. Saturn, nauczyciel, pan profesor, który uczy nas i wymaga tym samym przestrzegania zwyczajów i prawa. I na sam koniec dnia, ponieważ tych zwyczajów, prawa i tych takich obowiązków, no może być trochę za dużo, w związku z tym pozwolimy sobie od godziny 22 uciec trochę w świat bajek. Księżyc w opozycji z Neptunem. No to jest nazbyt wiele iluzji i odejścia od pragmatyzmu życia. Takie pobujanie w obłokach nikomu nie zaszkodzi, prawda? Natomiast ważnym jest, żeby nie twierdzić, że to, co przyszło nam akurat do głowy, jest prawdą. Bo to wcale tak być nie musi. Będziemy bujać trochę iluzji. Dużo więcej iluzji. W związku z tym sobota i koniec szczególnie dnia będzie bardzo radosny. Możemy sobie pozwolić na to, żeby trochę pobujać w obłokach. Wielce korzystny dzień dla roczników pod panowanie małpy, smoka i szczura, trochę mniej korzystny dla tygrysów. I drodzy Państwo, akcentuję w tym dniu, że energie będą wielce sprzyjające po to, żeby zakończyć wszelkie niechciane relacje, nałogi. To, co nam przeszkadza, jest szkodliwe dla naszego zdrowia. To będzie doskonały czas na to, żeby to coś pożegnać.
zakończyć. Niedobry dzień, drodzy Państwo, również dla wyruszania w daleką podróż. Dlatego szczególnie zwracam uwagę na te żółte światła, prawda, ja już nie mówię o czerwonym, ale o tym żółtym. I informuję, dzień, w którym możemy pogubić pieniążki, dokumenty, to na czym gdzieś no, mieliśmy przed sobą bagaż, to na czym nam zależy, zniknie. Szczególnie proszę uważać, bo to się staje teraz jakąś taką dziwną normą, że złodzieje wyposażyli się w rowery i jeżdżą sobie po chodnikach, jak widzą, że ktoś rozmawia przez telefon komórkowy, wyrywają i odjeżdżają. To będzie dzień szczególnie ustawiony na takie właśnie objawienia tych energii, na kradzieże. Apeluję i przestrzegam, informuję. Proszę mieć baczenie na to, co się dzieje dookoła. Niedobry dzień na przeprowadzki, na oficjalne otwarcia i na rozpoczęcie pracy. No w sobotę to raczej nie zdarza się, żeby ktoś rozpoczynał pracę, ale informuję. Tak nam minie sobota, trzeci dzień sierpnia. W niedzielę, czwarty dzień sierpnia. Myślę sobie, że to będzie bardzo przyzwoity dzień. O godzinie 6:27 do 15:30 potrwa pusty bieg księżyca. O 15:30 księżyc wejdzie do wagi. Natomiast, drodzy Państwo, w nocy, a dokładnie 1:15, księżyc stworzy trygon z Plutonem. Spokojna noc, bardzo spokojna noc. Bez dolegliwości. Nasze wnętrze będzie tak dalece szczęśliwe, niepobudzone żadnymi energiami, które mogłyby nas zaniepokoić, rozdrażnić. Księżyc w trygonie z Plutonem to jest piękny układ energetyczny po to, żebyśmy autentycznie spali spokojnie. A może w niektórych przypadkach pojawić się może sen zwiastujący jakąś najbliższą przyszłość, jakaś przepowiednia. Nie wiem, czy Państwo to wierzą, czy nie wierzą. Mnie to nie interesuje. Natomiast poza wątpieniem takie przypadki bywają bardzo często. Właśnie podczas trygonu i koniunkcji Księżyca z Plutonem. Nad ranem o 6:27 dokładnie Księżyc tworzy sekstyl z Merkurym. Świetne porozumienia. Można sobie będzie wymienić informacje, dowiedzieć się czegoś nowego. I a propos właśnie tego czegoś nowego, ponieważ będzie to również dzień wielce korzystny do spotkań towarzyskich, rodzinnych. Akcentuję jedną rzecz. Podczas takich spotkań rzeczą oczywistą jest, że rozmawia się o wszystkim i niczym, prawda? Natomiast jeśli ktoś z Państwa zaskoczy, szczególnie tą mądrością wewnętrzną Plutona, zaskoczy, że temat zaczyna się rozwijać bardzo ciekawie i coś mogę z niego przytulić dla siebie. Jakiś zysk. Wejść czy nie wejść? Bez wahania, proszę wejść.
ten układ, w te relacje, pociągnąć temat, ponieważ w tym właśnie dniu będzie to wielce korzystne po to, żebyśmy coś przytulili nowego, odnieśli jakąś korzyść. W związku z tym, jeżeli będziecie sobie od tak gdzieś rozmawiać w towarzystwie i usłyszycie, że jest temat, który zaczyna Was interesować, to proszę nie odpuszczać tego tematu. Wejść i zacząć rozmawiać. Świetny dzień, drodzy Państwo, na wszelkiego rodzaju również pertraktacje. Ale nie przy biurkach, nie w urzędach. Ot tak, na łonie natury, przy grillu jakimś, no trudno mi powiedzieć dokładnie. Natomiast proszę czuć, co się dzieje. Jeżeli coś Was zainteresuje, bardzo proszę być aktywnym. Wejść w to coś. I, drodzy Państwo, powiedziałem, świetny dzień na pertraktację, na omówienie szczegółów jakiejś sprawy, ważnej sprawy. Dzień pod panowaniem koguta, węża i bawoła, a tym samym mniej korzystny dla tych, którzy się urodzili pod panowaniem zająca. W związku z tym ja tutaj nie mam co iść do jakieś towarzystwo, bo niczego tam nie usłyszę ciekawego dla siebie. Prawdopodobnie tak będzie. I drodzy Państwo, Feng Shui powiada, że to nie będzie dobry dzień korzystny, żeby rozpocząć wakacje lub urlop. Przekazuję tę wiedzę. Jeżeli ktoś nie musi, przerzućcie to na poniedziałek. I również niedobry dzień na rozpoczęcie diety. I drodzy Państwo, niestety narażeni będziemy w tym dniu na zranienia, objawienie się jakiejś choroby, dolegliwości. Może tak być. Oczywiście może. Dlatego no, proszę mieć baczenie, że jeżeli już jakiś symptom się wyraźnie objawi, to proszę go nie bagatelizować. Będzie ważnym. I drodzy Państwo, od 16:40, jak Księżyc już wejdzie do znaku wagi, przepiękne relacje. I możemy cieszyć się atmosferą, klimatami, którą stworzymy wspólnie z tymi, którzy nas otaczają. Piękny dzień, żeby spędzić na łonie natury, w kontakcie z przyrodą, z najbliższymi. Polecam. 4 dzień sierpnia, w niedzielę. Dzień sierpnia, w poniedziałek. No i czegoż możemy się spodziewać? Do godziny 16:00 będzie przyzwoicie. Energie nas będą wspierać, ponieważ są trzy aspekty. Księżyc w sekstylu z Wenus. Dużo przyjemności, radości, bez konfliktów. Księżyc w sekstylu ze Słońcem. Porozumienie, dobre samopoczucie. I drodzy Państwo, Księżyc w sekstylu z Jowiszem. Szczególnie te dwa aspekty Księżyca z Wenus i z Jowiszem wprowadzą w nasze życie naprawdę dużo humoru, dużo optymizmu, zadowolenia i wspaniałych relacji z innymi ludźmi najbliższymi. Od godziny 16:00, jeśli przekroczymy granicę rozsądku, dostaniemy nauczkę. Zostaniemy natychmiast sprowadzeni na Ziemię. Drodzy Państwo, Księżyc w kwadraturze z Saturnem, z tym właśnie, który nas ogranicza, narzuca nam, co robić, jak robić, wrzuca nam dodatkowe obowiązki i to nam się podobać nie będzie.
ale z tym się zderzymy. W związku z tym myślę sobie, że jeżeli zachowamy pewnego rodzaju umiar do godziny 16, jasne, że cieszmy się życiem, ponieważ ono dla nas jest najważniejsze i im więcej uśmiechu, radości, tym korzystniej dla nas. Od 16, jak powiedziałem, możemy mieć jasny obraz pomyłek, które niestety, ale byliśmy autorami do godziny 16. Dostaniemy skarceni w jakiś tam sposób. Nawet szef kogoś może wezwać na dywanik i zwrócić mu uwagę na jego postępowanie. Swawolne albo zbyt takie rozkuśtane. Dlatego ten obszar życia akcentuję. Dzień wielce korzystny dla roczników psa, tygrysa, konia. Mniej korzystny dla tych, którzy urodzili się w rocznikach pod panowaniem smoka. Świetny dzień, drodzy Państwo, żeby rozpocząć daleką podróż, rozpocząć jakąś budowę, inwestycje i usiąść i zacząć pertraktować w biznesie. Świetny dzień. Natomiast mniej korzystny dzień na składanie dokumentów, wszelkiego typu dokumentów. Nie będzie to korzystny dzień. I drodzy Państwo, na wszelkiego rodzaju sprawy sądowe to również nie będzie dobry dzień. I na koniec jeszcze poinformuję, że jeżeli będziecie mieć w zamyśle, żeby w poniedziałek usiąść i pertraktować kupno-sprzedaż nieruchomości, to odstąpcie w tym dniu od tego tematu. Przenieście te sprawy na inny dzień. Tak nam minie poniedziałek. Wtorek, 6 dzień sierpnia, jest ostatnim dniem, o którym Państwu opowiem. Pusty bieg księżyca, 9:35 do 17:30. Bez mała cały dzień pusty bieg księżyca. Księżyc w wadze o 17:30 przechodzi do skorpiona. Trzy aspekty księżyca, w tym dwa bardzo negatywne. Księżyc w kwadraturze z Plutonem, wszelkiego rodzaju dysfunkcje naszego ciała, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, będą wyraźnie odczuwane. Jeżeli chodzi o ciało fizyczne, przypomnę Państwu, że wszystko, co się znajduje w naszej miednicy, jest we władaniu, opiece, panowaniu Plutona. A księżyc w kwadraturze ujawni te dysfunkcje ciała. Dlatego myślę sobie, że panowie, prostata, kobiety, narządy rodne mogą przestać funkcjonować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na skutek nerwów, depresji, stresu, braku poczucia bezpieczeństwa. To, o czym teraz powiedziałem, jest poza dyskusją. Największym powodem naszych chorób brak spokoju. Będzie dwugodzinna przerwa w tych negatywnych energiach, bo księżyc stworzy sekstyl z Marsem. Dostaniemy więcej energii, żeby przetrwać te okresy czasu dolegliwości, wyraźnie odczuwanych dolegliwości. I drodzy Państwo, po kolejnych dwóch godzinach, około godziny 10 rano, księżyc również stworzy kwadraturę do Merkurego. No może nas roznosić. Nie będę tego ukrywać, ale możemy wejść w spięcie, w
kolizje z adwersarzami. Możemy się po prostu pokłócić. Będzie nas denerwować wszystko, co dziać się będzie dookoła nas. Niuanse, drobnostka. Będziemy nawet szukać dziury w całym. Od godziny 17:30, kiedy księżyc wejdzie do Skorpiona, no ten stan może się niestety nasilić. Wewnętrzne odczuwanie dyskomfortu, napięcia nerwowego, no nie będziemy w stanie opanować takich energii. Dlatego myślę sobie, że warto wiedzieć, po prostu warto wiedzieć, że jest taka opcja, jest taka możliwość, że niestety, ale przyjdzie nam się z tym uporać. Powodów może być tysiąc. Ktoś źle na nas spojrzy, rzuci nam jakieś słowo, które nas naprawdę zdenerwuje. A szczególnie przy tej kwadraturze Księżyca z Merkurym, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje dookoła nas. Przede wszystkim, drodzy Państwo, agresja wśród społeczeństwa polskiego rośnie z godziny na godzinę. Wszyscy mamy świadomość, co się działo w Białymstoku. Nie chcę rozmawiać, nie chcę dyskutować na temat polityki. Mam swoją opinię. Natomiast jestem wielce zbulwersowany i jednocześnie wielce zaniepokojony eskalacją agresji. Pod parasolem rządu, niestety. Dajmy sobie spokój. Na ten temat nie będę rozmawiać. Drodzy Państwo, dobry dzień. Na otwarcie biznesu. Pójście do lekarza. I dobry dzień, żeby zająć się sprawami długoterminowymi. To znaczy, w jakim sensie rozumienia. Jeżeli potrzebujemy sfinalizować jakąś sprawę, a trzeba nam przygotować, w cudzysłowie, 1000 dokumentów, podań, oświadczeń, zaświadczeń, to jest dobry dzień, żeby zająć się właśnie tym tematem. Długoterminowe przygotowanie się do zamknięcia sprawy, zamknięcia tematu. Polecam ten dzień. I drodzy Państwo, jeszcze dobry dzień na zatrudnienie nowego pracownika. Natomiast odradzam daleką podróż, wyruszanie w daleką podróż, jak i przeprowadzkę. Tak nam minie 6 dzień sierpnia we wtorek. Kończę, drodzy Państwo, na ten moment. Macie opisane kolejne dni. Natomiast akcentować chcę jeszcze. Bardzo proszę zwrócić uwagę na własne bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem przed chwilą, skala agresji rośnie z dnia na dzień. Przy tym nowiu Księżyca w Lwie, cztery planety w Lwie, Jowisz w Strzelcu, Trygon, Chiron w Baranie, Trygon, przepiękny układ, za wyjątkiem Urana, który od dłuższego czasu i jeszcze przez wiele lat zagościł w znaku byka. Byk i lew, kwadratura. Uran, powiedziałem, spodziewaj się niespodziewanego w bardzo negatywnym wydaniu. W związku z tym te wszystkie eskalacje, te burdy uliczne, kopanie dzieci, bicie kobiet. Niestety eskalacja będzie rosła. Dlatego myślę sobie, że najbardziej istotną rzeczą na ten moment jest przekazać Państwu informację. Bardzo proszę, dbajcie o siebie, o własne bezpieczeństwo.
bo możemy naprawdę spotkać się w najmniej spodziewanej chwili z agresją osób, które są gdzieś dookoła nas. Oczywiście życzę nade wszystko spokoju, kapitalnego zdrowia. I cóż, no spotkajmy się za tydzień przy kolejnym naszym omówieniu 7 dni energii planetarnych. Raz jeszcze uprzejmie Państwu dziękuję. Życzę wiele spokoju z całego serca. Najlepszego. Do widzenia. Thank you.